Rząd Wiktora Orbana chce wprowadzić podatek od transakcji bankowych. Instytucje unijne i instytucje finansowe uważają, że jest to niezgodne z międzynarodowymi, z unijnymi zasadami. Nie rozumiem, dlaczego Unia Europejska stosuje tak różne standardy wobec różnych krajów. To, jakie narzędzia do ratowania kryzysu wprowadza rząd węgierski, sprawą rządu węgierskiego, a nie Brukseli czy jakiejkolwiek instytucji. Jestem Przekonany, czy podejrzewam, że za kilka miesięcy podobne rozwiązania wpro zaczną wprowadzać inne kraje, dużo yy większe i dzisiaj poważniej traktowane w Europie, i wtedy te same instytucje będą milczeć, uważać, że jest to rzecz normalna, że przyszły trudne czasy, wobec tego musimy się jakoś ratować. Nie pierwszy raz widzimy, że Unia Europejska i międzynarodowe instytucje finansowe stosują bardzo różne standardy wobec różnych krajów. Zupełnie inaczej traktowane są Węgry, zupełnie inaczej Niemcy, kiedy przekraczały limity deficytu budżetowego, czy takie państwa jak Włochy czy Hiszpania. Niedawno próbowano zablokować Węgrom wypłatę 500 milionów z Funduszu Spójności, a w tym samym czasie pompowano gigantyczne pieniądze po to, żeby uratować hiszpańskie banki, bo upadek tych banków zagroziłby bardzo wielu instytucjom i bardzo wielu państwom europejskim. I tam można było pompować pieniądze.